trenerzy przekonywujące zwycięstwo, zwłaszcza ta pierwsza połowa to było takie mocne uderzenie. Później już troszeczkę widać było, że sprawdzaliście zawodników. Ja myślę, że tak, ta pierwsza połowa mogła się podobać. Trochę gorzej było w drugiej, ale tutaj każdy zawodnik dostał swoją szansę. Graliśmy wszystkimi zawodnikami. Szczecin to jest bardzo młody zespół, także przyszłe się sprzed nim. Widać, że potrzebują jeszcze zgrania, prawda? Bo tam też duże przemeblowanie było. Owszem, ten zespół tak gruntownie został przemeblowany, także tutaj trochę tego czasu potrzeba. Muszę zapytać o stan zdrowia Krzyśka Łyżwy. Co z nim? No bo uraz już w pierwszych minutach. No wygląda to chyba niedobrze w tej chwili. Jest gdzieś na pogotowiu. Mamy nadzieję, że to tylko jakieś stłuczenie. Także mamy nadzieję, że nic poważnego się nie stało. Takie wysokie zwycięstwo, zwłaszcza ta pierwsza połowa, pokazaliście, że jesteście dużo lepszą drużyną. Jak skomentujesz to spotkanie, też kilku chłopaków dostało szansę się pokazania, dostali dodatkowe minuty. Myślę, że fajnie, że wszyscy pograli, bo każdy na to zasłużył, ciężko, wszyscy pracują i każdy zaprezentował się z bardzo dobrej strony. Mecz był pod naszą kontrolą już chyba od 10 minuty, więc trener mógł sobie rotować składem. Myślami też na pewno byliście z Krzysiem Łyżwą, który jakiegoś urazu się nabawił niestety. No niestety, czwarta minuta, taka jest piłka ręczna, gra kontaktowa i czasami dochodzi do kontuzji. Nie wiemy jeszcze na 100% co się stało, ale mam nadzieję, że nic poważnego. Dzisiaj na ławce, z perspektywy ławki, jak to wszystko wyglądało według Ciebie? Tragicznie, bo nie mam takich mocnych nerwów jak moi koledzy czy trenerzy. Nienawidzę tego, aczkolwiek sytuacja była taka, a nie inna. Mam nadzieję, że to był ostatni mecz, który musiałem oglądać z ławki rezerwowej. Nie było szans, rozumiem, żebyś się pojawił na parkiecie. Nie, troszeczkę przeciążyłem kolano, nie chcieliśmy ryzykować. Mamy w środę również ważny mecz, szykujemy się głównie na Opole. No właśnie, ostatnie pytanie. Trener przed meczem powiedział mi, że ten mecz miał być w ramach przygotowania do tego środowego, że tam stawiacie po prostu wszystkie siły i chcecie wygrać z Opolem. Zgadza się, aczkolwiek nie przyjechaliśmy tutaj odbyć ten mecz, co moim zdaniem pokazuje to druga połowa, gdzie graliśmy pewnie jak równy z równym. Powiem szczerze, gdyby nie kilka straconych piłek i jeszcze 5 minut więcej, byłoby naprawdę ciekawie. Super, dziękuję Ci bardzo. A co dzisiaj zaważyło o tym, że Azoty wygrały tak wysoko? Doświadczenie i jeszcze raz doświadczenie. Trochę byliśmy zdziwieni, bo Sebastian Zapora, jak mało który z Waszych zawodników zna zespół Azotów Puławy, dzisiaj na parkiecie się w ogóle nie pojawił. No, poniekąd chcieliśmy zaskoczyć tym chłopaków z Puław, co może nie do końca się udało, aczkolwiek no, to jest decyzja trenera.